Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Podejście 85. Coś mi się co chwilę włącza na tej, tutaj na wyświetlaczu i po prostu nie potrafię tego ogarnąć, ale dobra, cisza, spokój, teraz jest. Także zaczynajmy. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na filmik, którym chciałam Wam zaprezentować, co możemy osiągnąć dzięki takiemu zwykłemu woreczku foliowemu. No taki niepozorny, a jednak coś potrafi. I tak, jeśli chodzi o ten filmik, to oczywiście jest to filmik paznokciowy. Mam nadzieję, że się domyśliłyście, zresztą widziałyście już po zdjęciach. Chciałam Wam zaprezentować właśnie sposoby na woreczek foliowy. Wzorek prezentuje się w ten sposób. Jest to taki artystyczny nieład. Jest to coś takiego chaotycznego, coś nieschludnego, coś, co może nie spodoba się każdej z Was, bo niektóre z Was na przykład lubią takie ułożone paznokcie, oczywiście tutaj metafora, takie ułożone paznokcie, takie delikatne, subtelne, kobiece, czyli typu frenczyk. To jest raczej takie coś szalonego, coś takiego no, niespotykanego, to tak wygląda, troszeczkę mi się kojarzy, jakby ktoś rozprysnął nam farbę na paznokciach, albo farbę ogólnie w naszą stronę i na paznokciach właśnie ona się odbiła, przeróżnych kolorków. Jak widzicie, ja tutaj użyłam kilka kolorków. Każdy paznokieć się różni, nie ma dwóch identycznych, także no musicie lubić takie wzorki na paznokciach. Ja osobiście bardzo lubię, to jest coś takiego innego. Jak malujemy sobie na przykład paznokcie właśnie na frenczyk, czy jednego kolorku, a tutaj wyskoczymy z czymś takim. Bardzo mi się to podoba i tak jak Wam powiedziałam, uzyskałam to dzięki użyciu zwykłego woreczka foliowego. I oczywiście w dalszej części filmiku Wam to wszystko zaprezentuję. Mam nadzieję, że filmik będzie dla Was przydatny i że Wam się spodoba. Także trzymajcie się ciepło i zapraszam do kolejnej części, nie wiem, w tą czy w tą, także zapraszam. Zaczynamy oczywiście od jakiegoś lakierku bazowego. Ja ominęłam ten element tym razem, bez sensu malowanie przy Was jednym kolorem paznokci. Ja wybrałam, jak widzicie, taki mleczny odcień, taki różowy. To jest taki różowy, mleczny, nie wiem, czy to w ogóle jakiś ma sens gramatyczny, ale w każdym razie taki róż, mleczny róż po prostu. I to jest Essie, który prezentuje się w ten sposób i to jest numer 724. Tak się prezentuje. To jest jedna warstwa, tyle że ja miałam najpierw odżywką posmarowane paznokcie i następnie właśnie tym lakierkiem. Tak to się prezentuje. Najlepiej właśnie pod takie wzorki, czy to ombre, czy to właśnie taki, który ja będę dzisiaj wykonywać, jest zrobić sobie taki jasny, po prostu jasny, bazowy lakier. No i za chwilę przejdziemy do nakładania kolorowych lakierów. Bohaterem dzisiejszego wzorku jest oczywiście woreczek foliowy, tak jak Wam wspomniałam na samym początku. I ja wybrałam dzisiaj kolorki takie, no bardzo kontrastowe. Po pierwsze taka koralowa czerwień z Virtual, jak widzicie. Numer Wam nie podam, bo no tutaj są niestety błędne numery wyryte tutaj w denku. Także tak jak widzicie, koralowa czerwień, do tego również Virtual, to jest Fashion Mania dokładnie, jak widzicie. Taki przepiękny turkus, do tego Mariza, również taki turkusowy, to jest numer 44 i następnie kolejny lakier z Marizy, to jest numer 28 oraz Revlon, nie zmieszczą się wszystkie, Revlon w numerze 932. Ten wybrałam dlatego, że on tak fajnie się błyszczy i posłuży mi jako takie nadanie takiego błysku na paznokciach. I tak jak Wam wspomniałam, głównym bohaterem jest woreczek foliowy. Paznokcie mam przygotowane i zacznę może od nakładania najpierw tego niebieskiego z firmy Virtual. I oczywiście polecam Wam mieć coś takiego twardego, żeby móc no właśnie sobie zrobić takie kropeczki. Najlepiej coś twardego, żeby ta rzecz nie wchłonęła lakieru. No i oczywiście tak po prostu muszę troszeczkę zrobić ten woreczek, żeby on zrobił się taki połamany jakby. I coś takiego zrobiłam. Maczam w tym lakierze. Tak to wygląda. I przyciskam do paznokci. Oczywiście ubrudzimy sobie dookoła skórę, tym się nie przejmujcie. Tak to wygląda. Później to wszystko jakoś ogarniemy. Takie po prostu ciapki. Jak gdzieś widzę, że jest troszeczkę za mało, to troszkę sobie dodam właśnie w ten sposób. I to samo na drugiej dłoni. Przyciskamy i coś takiego nam wychodzi. Właśnie w ten sposób i następnie kolorek taki czerwony, kontrastowy. Również nakładam sobie. I nawet w tym samym miejscu. Nie czekam, żeby to mi wyschło absolutnie. Tak troszeczkę przytykam, żeby to fajnie wyglądało, żeby tak fajnie mi się... O właśnie.
sposób. Troszkę muszę dołożyć tego lakieru, bo niestety się skończył. Zapomniałam o kciuku, zaraz do niego wrócę. No i tak po prostu przytykamy. O, jak widzicie. I tutaj jeszcze kciuk, bo zapomniałam. I tak dwa kolorki się prezentują. Teraz dołożę kolejny niebieski, czyli ten z Marizy. Jest bardzo podobny do tego z Virtual, ale jest troszeczkę jakby ciemniejszy. To też mi się już kończy. Teraz już w innym miejscu wezmę. I ta sama czynność. Po prostu powtarzam każdą z tych czynności. Takiego. Można tutaj się bawić kolorami, oczywiście jak lubicie jakieś inne kolorki. Ja uwielbiam, jak wiecie, niebieskie i turkusy i bardzo lubię właśnie te kolorki na moich paznokciach. Tak, jeszcze odrobinkę na kciuka. No i tak do tej pory się prezentują. Jeszcze dodam troszkę granatu. Również Mariza. Mocno zakręcona. O. Ok, kropa jest zrobiona i tutaj też już zmienię sobie ten woreczek. I tak troszeczkę teraz już patrzę, gdzie są jakieś takie prześwity, żeby nie robić tego ciągle w jednym i tym samym miejscu. Żeby za dużo się nie nałożyło. A ten już był. Właśnie tak. Cała jestem ubrudzona, ale tym się nie martwimy. Za chwilę zostanie ogarnięte wszystko. Tak to się prezentuje do tej pory. I jeszcze tego właśnie takiego złota. On się strasznie mocno błyszczy, takie daje refleksy na srebro i właśnie chciałam go dodać. Bo doda takiego, wydaje mi się, o właśnie błysku i uroku. Właśnie w ten sposób, jak widzicie, one tak się błyszczą przez ten lakier. Tak. Troszkę jeszcze muszę dodać. I w ten sposób. I kochani, ja za chwilę ogarnę troszeczkę te, tutaj jak widzicie, bo to troszeczkę jakoś tak, no nie za bardzo można zobaczyć, jak to wygląda dokładnie przez to, że dookoła tutaj palce są też pomazane. Wrócę za chwileczkę do Was, jak to wszystko zmyję.
No właśnie tak, kochani, prezentują się już gotowe paznokcie po oczyszczeniu, jak widzicie tutaj tej strefy dookoła paznokci. Tak to właśnie wygląda. Ja jeszcze pomalowałam bezbarwnym lakierem, po prostu zwykłym lakierem bezbarwnym z Eveline, żeby troszeczkę uzyskać taki efekt rozmazania. Troszkę chwileczkę poczekałam, żeby one delikatnie przeschły, ale nie do końca i właśnie pomalowałam bezbarwną, tak delikatnie rozmazał te kolorki ze sobą i taki uzyskałam efekt trójwymiaru, czyli taki 3D troszeczkę. Mi osobiście bardzo podoba się ten wzorek. To może nie jest wzorek dla każdego, bo jest on, jak widzicie, taki chaotyczny. Jest on może troszeczkę, może ktoś go określić na taki niechlujny. To jest taki artystyczny nieład. Po prostu tak, jakby ktoś nam rozpryskał różne kolory farb na paznokciach. Mi osobiście wzorek bardzo się podoba. Mam nadzieję, że któryś z Was również się spodoba. Może będziecie chciał odwzorować u siebie ten wzorek. Jest taki naprawdę niepowtarzalny. Taki troszeczkę dziwny, ale wydaje mi się, że naprawdę ładny. Ja osobiście lubię te takie paznokcie, lubię taki wzorek i mam nadzieję, że któryś z Was również się spodoba i będziecie miały ochotę zrobić u siebie. Oczywiście możecie zrezygnować z większej ilości lakierów kolorku, bo ja dałam dzisiaj aż 5. Możecie na przykład zrobić jasno-niebieski, ciemno-niebieski, granatowy i jakiś taki właśnie złoty, żeby te paznokcie się tak fajnie mieniły. Możecie zrobić też dwoma kolorkami. Jednym może nie, bo to nie będzie wyglądało za fajnie, ale 2-3 kolorki to już naprawdę fajnie wygląda. Ja dzisiaj troszeczkę poszalałam z kolorkami. Ja lubię, tak? Ja już troszeczkę kilka razy robiłam sobie taki wzorek i właśnie dzisiaj postanowiłam postawić aż na 5 kolorków. Tak to się wszystko prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że filmik będzie dla Was przydatny. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!